Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Vinci, a oto mój kolejny poradnik origami. W tym filmie pokażę wam, jak zrobić kwiatową kulę. Niestety ja bym tego nie nazwał origami, ponieważ musimy użyć dużo kleju, aby zrobić takową kulę. Ale sami chcieliście, więc wam to zaprezentuję. Do zrobienia takiej kuli będą nam potrzebne jakieś małe karteczki o kolorze jakim chcecie, a wymiary to tak, jak mówiłem, małe, tak z 7 cm, żeby miały. Wtedy kula taka ładna wychodzi. A mianowicie będzie nam trzeba aż 60 takich karteczek. Na początku składamy wzdłuż jednej przekątnej. Następnie ten oraz ten rożek składamy do tego tutaj rożka. Odginając przykładamy tą krawędź do tej krawędzi. Z lewej strony robimy tak samo. Następnie odginamy tutaj i musimy to rozpłaszczyć. W taki sposób, tutaj, po tych liniach, które mamy już zrobione. Z drugiej strony wykonujemy takie same ruchy. I odginamy ten tutaj górny segment w dół, aby zrównać go z tą tutaj krawędzią. I odginamy to już tego zagięcia do środka. Z tej strony robimy tak samo. Następnie musimy tak tutaj te dwa elementy ze sobą skleić, aby powstało nam taki płatek kwiatku. Jeżeli wam nie chce się trzymać palcami, gdy posmarujecie już klejem, to weźcie sobie biurowy spinacz i zepnijcie to. Można odłożyć i poczekać, aż wyschnie. Także robimy jeszcze takich 59. Gdy już wszystko złożymy, bierzemy sobie 5 dowolnych płatków, które musimy z sobą skleić w taki sposób, aby powstał taki kwiatek. Oczywiście klej nakładamy tutaj blisko środka, nie za dużo. Bierzemy następny element i sklejamy ze sobą. I tutaj też, żeby wam się nie rozwaliło, co najważniejsze, zepnijcie sobie spinaczem. Chyba, że ktoś nie ma, no to trzeba poczekać, aż zaschnie klej. No i kleimy dalej tak samo. No i teraz czekamy, aż wyschnie.
takich kwiatków, jak można wywnioskować, że mamy 60 płatków, a do zrobienia jednego kwiatka potrzeba nam 5, można wywnioskować, że wyjdzie nam 12 takich kwiatków. Także do roboty. Kiedy wszystkie kwiatki będą już posklejane, bierzemy na razie 6, które z sobą skleimy. Będziemy sklejać w taki sposób, że ten płatek będzie się znajdował między tymi dwoma płatkami. Będzie tak. Jeden tutaj na górze, tu z tyłu i z boku. Gdy to skleimy, będziemy mieli nasze półkuli. Kiedy już będą sklejone ze sobą, odkładamy na bok i z pozostałymi 6 wykonujemy te same ruchy. No i na sam koniec, gdy już mamy te dwie połowy, po prostu musimy je ze sobą skleić, aby powstała taka kula. No i oczywiście teraz trzeba chwilę poczekać, aż klej zaschnie. No i nareszcie nasza piękna kula kwiatowa jest gotowa. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego poradnika.